Jem 1200 kalorii i nie chudnę. Co jest ze mną nie tak? Takie pytanie słyszałam już naprawdę od wielu kobiet w trakcie swojej pracy zawodowej czy w mediach społecznościowych. I choć odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta, tak przerwanie tego schematu już nie do końca. Restrykcyjne diety, detoksy, posty i inne tego rodzaju metody, które mocno ograniczają czy to kalorie, czy jakieś konkretne grupy produktów bez jasnego wskazania medycznego, na przykład ze względu na jakieś nietolerancje czy alergie pokarmowe, to strzał w kolano. Jeśli zależy nam na długotrwałych efektach. Bo niestety, ale takie zachowanie, w którym mocno ograniczasz czy to kalorie, czy jakieś konkretne grupy produktów, które też lubisz, powoduje, że wpędzasz się w błędne koło odchudzania. I ten schemat naprawdę ciężko przerwać. Wygląda to tak, że na przemian jesteś w okresach, kiedy mocno ograniczasz się, czy to kalorycznie, czy właśnie produktowo, a później następuje okres, w którym rzucasz się na wszystko, czego sobie do tej pory odmawiałaś. Co jest ze mną nie tak, że pomimo tak niskiej kaloryczności diety nadal nie mam efektów? I tutaj właśnie klaruje się ta odpowiedź, bo tak naprawdę nie jesteś w deficycie. To, że przez 5 dni na przykład w tygodniu jesteś na tym 1200, bo naprawdę się tego rygorystycznie trzymasz, a potem w weekendy puszczają ci hamulce i właśnie rzucasz się na wszystko to, czego sobie do tej pory odmawiałaś, powoduje, że ten wygenerowany deficyt w przeciągu tych 5 dni zostaje pożarty przez napady objadania. I tak się zawsze zastanawiam, kiedy widzę takie zachowanie, dlaczego na siłę próbujemy wcisnąć się w coś, co ewidentnie dla nas nie jest dobre, co ewidentnie nie działa, co ewidentnie nie przynosi zamierzonych efektów. I pomimo, że raz, drugi, trzeci, czwarty, próbując tej samej metody, nadal ci nie wychodzi, ty szukasz winy w sobie, a nie w metodzie, która została przez ciebie wybrana. Ja tutaj też nie jestem bez winy, bo mi się to również zdarzyło i dlatego wiem, że zerwanie takiego schematu jest bardzo, bardzo ciężkie i wytłumaczenie sobie w głowie, że hej, to może nie ze mną jest tym razem problem, tylko faktycznie w tej metodzie wymaga naprawdę dużo takiego zrozumienia dla siebie i dla swojego ciała, ale też i zrozumienia procesu, że owszem, restrykcje kaloryczne umiarkowane na deficycie są mega ważne, ale przeginanie w każdą stronę zawsze będzie niosła negatywne skutki, czy to dla naszej psychiki, czy dla naszej sylwetki. Bo popatrz na to w ten sposób. Jeżeli idziesz do sklepu i chcesz sobie kupić buty i ewidentnie rozmiar, który mierzysz, nie jest na ciebie dobry, nie jest uszyty na miarę, nie jest dla ciebie, to kupujesz tego buta z nadzieją, że stopa ci się do tego buta dostosuje i że okej, będę się w nim czuć dobrze? No nie. Prosisz o większy rozmiar i od razu masz wygodne buty uszyte na miarę i nie musisz się potem zastanawiać, czy wciśniesz się tego buta, tylko on po prostu jest idealny dla ciebie. I tak samo powinniśmy postąpić z naszą dietą. Jeżeli próbujesz jakiejś metody, nie przynosi ona efektów, powoduje jedynie rosnące poczucie winy, to znaczy, że ta metoda nie jest dla ciebie. Jeżeli dana metoda wpędza cię w jakieś zaburzenia, w to, że źle myślisz o sobie, to nie jest to dobra metoda dla ciebie. I tutaj zaspoileruję ci, ale próbowanie na siłę restrykcyjnych diet może i przyniesie ci efekt, bo jeśli wytrzymasz określoną ilość czasu stosując tak niskokaloryczną dietę, to efekty będziesz mieć. Tylko pytanie pojawia się inne, czy ty je potem utrzymasz? Bo aby utrzymać efekty, które się chce wypracować, to trzeba później tą metodę najlepiej stosować do końca życia. Wiadomo, z inną kalorycznością, ale trzeba to stosować do końca życia. Dlatego zawsze, ale to zawsze, przed przejściem na jakąkolwiek dietę, keto, paleo, śródziemnomorską, 80-20 i tak dalej, wybierz jakąkolwiek, zastanów się, czy jesteś w stanie założenia tej diety utrzymać do końca życia. Najlepiej. No bo wiadomo, chcemy być w formie najlepiej do końca życia. I nie mówię tu tylko o takiej formie fizycznej, w sensie twojego wyglądu, ale też i zdrowia. Ciało mamy jedno i to, jak teraz w tych latach naszych 20, 30 będziemy o nie dbać, będzie procentować na całe życie. Dlatego zawsze bardzo dobrze się nad tym zastanów, czy ważniejsze jest dla ciebie to, aby mieć jakiś konkretny poziom tkanki tłuszczowej, czy to, aby cieszyć się ze zdrowego ciała do końca życia. Najważniejsze jest to, aby być w deficycie kalorycznym, jeżeli chcesz schudnąć. I metoda, jaką obierzesz, będzie właśnie zależała od twoich preferencji. Jeżeli lubisz węglowodany, nie staraj się wcisnąć na siłę w dietę keto, bo po prostu na niej nie wytrzymasz długo.
Chodzi o to, aby to było dopasowane do Ciebie, bo tylko wtedy będzie to możliwe do utrzymania długofalowo. Czyli dzięki temu osiągniesz te efekty, ale też będziesz się z tych efektów cieszyć przez większość swojego życia, a nie tylko przez tydzień podczas urlopu. Daj znać w komentarzu, co Ty sądzisz na ten temat. Czy uważasz, że dieta powinna być dostosowana do nas? Czy to my powinniśmy się dostosować do danej diety? To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.